biuro jest wspólne, tak? Jest moje i posła Marka Urcińskiego. Tak samo funkcjonujemy w Poznaniu. To się po prostu sprawdza, bo bardzo nasze kompetencje, czy też wymiar czasowy, w jaki możemy się zaangażować lokalnie, jest komplementarny. Uważam, że im więcej posłów Nowoczesnej w terenie, tym jest większa możliwość poznania rzeczywiście takich realnych problemów mieszkańców. Nie ma co ukrywać, Piła jest innym ośrodkiem niż Poznań. Ja liczę na dużą aktywność mieszkańców. Partia Nowoczesna zdobyła w ostatnich wyborach parlamentarnych 31 mandatów. Posłanka Joanna Schmidt oraz poseł Marek Ruciński dostali się do Sejmu z okręgu poznańskiego. Mimo to chcą rozszerzać swoją działalność i docierać do jak najszerszego elektoratu. Stąd decyzja o otwarciu biura poselskiego w Pile. Te znajduje się przy Alei Wojska Polskiego 24 na pierwszym piętrze. Na początek ma być czynne w każdy czwartek w godzinach od 17.30 do 18.30 oraz w poniedziałki po wcześniejszym mailowym umówieniu się z posłami.